Raz. Marta Teodorowicz ze mną, MVP meczu Twarde Pierniki Toruń, SPK Białystok. Kilka słów o tym spotkaniu, bo nie było to łatwe. Wygraliście minimalnie. No i trener Andrzej Selnikow też się tam bardzo denerwował. Niewiele brakowało, żeby opuścił parkiet, tak jak w meczu to było później z Żubrami. Co sądzisz o tym spotkaniu? W ogóle o poziomie tego turnieju, o swoim występie, o przeciwnikach? No, uważam, że przeciwnicy są na wysokim poziomie. Ogólnie turniej bardzo fajnie zorganizowany. No i cieszę się, że dostałem MVP. Który jesteś rocznik? 2006. Pamiętasz nieoficjalne Mistrzostwa Polski? Co były w Radomiu? Byłeś? Nie byłem. A w ogóle zaliczyłeś już jakieś rozgrywki centralne wcześniej? Rozgrywki centralne, no grałem przez większość czasu w Chełmie i tak nie zaszliśmy dalej. No ale teraz tutaj z chłopakami jestem w Twardych Piernikach i myślę, że pojedziemy na ćwierćfinały Mistrzostw Polski, bo teraz mamy decydujący mecz. To ty jesteś z miasta zakochanych? Tak, dokładnie. A gdzie jest najpiękniejszy widok na świecie? Najpiękniejszy widok? Na świecie. Na świecie? No na świecie. W Chełmie z mostu na świecie, dokładnie tak, ja tam byłem. Przepiękne miasto. Za chwileczkę finał waszym przeciwnikom, gospodarze, wiesz, gospodarzom i ściany pomagają. Jak się przygotowaliście, co wam trener tam na odprawie powiedział? No mamy parę swoich zagrywek, autów. Myślę, że możemy wygrać, bo akurat w dobrej formie jesteśmy. Małego cię znam, wiem, że jesteś fanatykiem NBA, komu w tym roku kibicujesz, to jest twoim idolem i co sądzisz o naszym rodaku Jeremy Sochanie, czwarty Polak w NBA? No kibicuję Milwaukee Bucks, mój ulubiony koszykarz to Giannis Antetokounmpo, bardzo go lubię za swój styl gry. A masz coś wspólnego z jego sposobem gry? Co byś tak od niego najbardziej ukradł? Co byś mu ukradł? No w sumie to... Co podobnego mam, no to wsady, zbiórki, coś podobnego, tak, nie? Aha, i co, pociągnie swoją drużynę w meczu gwiazd przeciwko drużynie LeBrona? A jeszcze raz? Kto ma mocniejszą, Giannis czy LeBron w meczu gwiazd? Aha, no uważam, że Giannis, nie? Jednak. Wygrają to, tak? Myślę, że tak. A Sochan we wschodzących gwiazdach pokona, miałeś coś powiedzieć o Sochanie, czy też będzie zwycięzcą? No uważam, że to młody talent, bardzo fajnie gra też. Jakie ci najbardziej jego cechy imponują parkietowe? A, no to właśnie też jego atletyczność, wsady przede wszystkim, nie? Zbiórki, jest taki bardzo waleczny i to mi się najbardziej podoba, nie? A u ciebie w drużynie, z kim ci się najlepiej współpracuje na parkiecie, co sądzisz o trenerze i nad czym jeszcze musisz pracować? O, no to powiem nad czym muszę pracować, no to przede wszystkim rzut, bo jest w sumie niepewny. Zazwyczaj. No trenerze powiem, no, jest bardzo fajny, dobrze trenuje, przykłada się do treningów, zawsze nam rozrysuje wszystko i no. A w drużynie twój kolega, twój przyjaciel na parkiecie i poza? No to... Może inaczej, na parkiecie, może poza kto inny? No to przyjaciel, to pozdrawiam tutaj kamerzystę Damiana. A na parkiecie mi się najlepiej w sumie gra z Kacperem Rozmusem, jesteśmy bardzo zgrani, bo gramy od dzieciaka i jest to zgranie jednak, nie? Gdzieś tam w głowie masz występy w seniorach w Twardym Pierniku, a jeśli tak, to ile czasu potrzebujesz jeszcze, żeby być gotowy na koszykówkę w Twardych Piernikach w PLK? No jakby się udało, no to myślę, że może za 2 lata. Tego ci życzę bardzo. Kogoś chcesz pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę i siostrę. No i w sumie wszystko. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby ze mną przeprowadzić. Wszystkiego dobrego. No i żeby awansowaliście do rozgrywek centralnych. No i tam się pokazać jeszcze, bo rocznik 2006 już kończy, a potem wiesz, jak jest w wymiarze starszych, mało tych drużyn, mało grania. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dołączyłeś? Tym? No.